Chciałabym się z wami troszeczkę podzielić takimi rzeczami, które gdzieś tam ostatnio przeżywam. Spisałam sobie, żeby nie zapomnieć. Zacznę od tego, od czego sobie zaplanowałam, że zacznę, ale diabeł bardzo nie chce, żebym od tego zaczęła, ale ja i tak od tego zacznę. A mianowicie, jeśli cokolwiek przeciwko komukolwiek z was zrobiłam, czym was zraniłam, to przepraszam i proszę o wybaczenie. Jeżeli potrzebujesz, żebym cię przeprosiła, to proszę, żebyś przyszedł do mnie po nabożeństwie, przeproszę cię. No tak, to pierwsze koty za płoty. Kilka tygodni temu Artur powiedział na nauczaniu, że musimy skupić się na tym, co jest, a nie na tym, co chcemy, żeby było. I to w taki silny sposób jakby zmieniło moją perspektywę, bo, że tak powiem, ze sfery marzeń i ze sfery w ogóle takiego też użalania się nad sobą, że nie mam tego, co bym chciała mieć, w ogóle sprowadziło mnie to trochę do tu i teraz. Że jakby znalazłam się tu i teraz, co jest dzisiaj, co ja mogę zrobić dzisiaj, jak dzisiaj mogę szerzyć Królestwo Boże. Kilka miesięcy temu też przyszłam do Boga z takim czymś, że Boże, jestem Twoim uczniem, więc mnie ucz. Skoro jestem Twoim uczniem, to chcę, żebyś mnie uczył. I teraz wiecie, wyobraźcie sobie, jak dziecko idzie do szkoły, nawet jeżeli ma, jakby zadaje się z samymi najzdolniejszymi uczniami, nawet jeżeli ma samych najlepszych nauczycieli, chodzi do najlepszej prywatnej szkoły, ale sam nie poświęca czasu na edukację, to nie wróżę mu zbyt dobrej przyszłości. Wiecie, jakby to, że otaczamy się mądrymi ludźmi, to, że jesteśmy w najlepszym kościele i to, że w ogóle mamy najlepszych nauczycieli, jakby nie oznacza automatycznie, że my coś wiemy tak realnie. To nie oznacza automatycznie, że my realnie na przykład żyjemy z Bogiem tylko z uwagi na ten fakt. To tak nie jest. Każdy jakby musi... Każdy, o sobie powiem po prostu, ja byłam trochę leniwym uczniem, że niby z jednej strony chciałam służyć w Królestwie Bożym i chciałam być częścią Królestwa tak realnie, ale nie poświęcałam czasu na swoją edukację w ogóle. I od tego czasu, kiedy to zrozumiałam, zdecydowałam w ogóle, że będę poświęcać czas na swoją edukację. Że skoro będąc w szkole, chodząc do szkoły, uczyłam się tabliczki mnożenia, uczyłam się pisać, uczyłam się czytać, uczyłam się różnych rzeczy i tylko w ten sposób doszłam do miejsca jakby intelektualnego, w którym jestem, muszę poświęcać czas na swoją edukację duchową po to, żeby w ogóle też w tym moim życiu duchowym, że tak to ujmę, dojść do pewnych rzeczy. Kiedy w ogóle narodziłam się na nowo z Bożego Ducha, w kościele tutaj mieliśmy taki czas, że trochę tak się grzebało w ogóle w duszy swojej i wszystkich wokół, do granic możliwości, że tak powiem. Oczywiście Artur z Agatą tak nie nauczali, no ale wiecie jak to jest, my jako Kościół żyliśmy swoim życiem. No i ja w ogóle w tej mojej drodze z Bogiem trochę jakby uwierzyłam w to, że to na tym to życie polega. Że to życie polega na tym, żeby w ogóle w tej duszy grzebać bez przerwy, sprawdzać, czy tam jeszcze nic nie ma, czy w ogóle wiecie. Uwierzyłam, że na przykład muszę jeszcze ileś tam lat czekać, zanim będę mogła jakoś tak się bardziej w tę ewangelizację zaangażować i w ogóle... W jakim byłam szoku, jak przeczytałam w książce Kathryn Kuhlman, że Bóg powołał ją do pełnej służby ewangelizacyjnej, jak miała 16 lat. Mówię zaraz, albo mi się coś nie zgadza, albo jej się coś nie zgadzało. No ale jakby wiecie, ona w ogóle miała owoce w życiu i w służbie, no to nie sądzę, że się pomyliła, nie? Bardzo też, pomimo, że jednak w tej duszy gdzieś tam grzebałam bez przerwy, to nie mogłam sobie poradzić z niskim poczuciem własnej wartości. I wiecie, u mnie niskie poczucie własnej wartości nie objawiało się tym, że czułam się od kogoś gorsza. Ja się czułam lepsza. Wiecie, jak to jest. Wygrałam ostatnio taką małą bitwę w tym temacie i byłam z siebie po prostu dumna i taką ulgę nawet poczułam, bo jak do tej pory Artur wstawia jakąś tam listę usługujących, że tak powiem, i mnie na tej liście nie było, to po pierwsze mi się coś podnosiło w ogóle. Takie wiecie, że w ogóle to mi się od razu Zosia Samosia włączała. Nie, to nie, ja sobie sama poradzę. W ogóle przepraszam, no tak miałam. I ostatnio właśnie Artur wrzucił taką jedną listę, na której mnie nie było. A, w sensie w ogóle wrzucił listę kościołów. I w ogóle tam nawet Świnoujście nie napisał, w sensie, że jako wspólnoty żadnej nic. Ja tak spojrzałam na tę listę i w ogóle nic się we mnie nie pojawiło. Rozumiecie? Nic. To było dla mnie jakby neutralne. Jak w ogóle przyjrzałam się swojej duszy i zobaczyłam, że tego nie ma. Jakby wiecie, nie czuję się jakby źle ani dobrze. W ogóle nijak się nie czuję z tą informacją. To się poczułam tak dobrze. Wtedy się poczułam dobrze. W ogóle taką ulgę poczułam, no nareszcie. Wiecie, o co chodzi? Bo jakby widzę, że takie rzeczy różne, które gdzieś tam teraz poruszam w swoim życiu z Bogiem, to nie są rzeczy, które były przede mną ukryte. To nie są jakieś rzeczy, które ja musiałam właśnie strasznie w tej duszy kopać, żeby gdzieś tam się do nich dokopać. Rzeczy, które są w ogóle najbardziej do zmiany w naszym życiu, to są rzeczy widoczne. W ogóle każdy z nas wie, co musi w swoim życiu zrobić. I teraz ja uważam osobiście na podstawie mojego życia, że z tym grzebaniem w duszy to jest też trochę tak, że nie chcę się wziąć za te rzeczy najbardziej oczywiste, bo one są najtrudniejsze. To ja wiecie, w ogóle tu są rzeczy, za które muszę się wziąć. Nie ja je widzę, one są oczywiste. Wszyscy wokół wiedzą, że w ogóle one są. Ja wiem, w ogóle Bóg wie, diabeł wie, wszyscy wiedzą. Ale ja w ogóle nie chcę tu. Ja tak sobie pogrzebię w tej duszy trochę. W ogóle wiecie, jakby co jakiś czas gdzieś tam się przypomina, że to jest tam, nie, ale w ogóle nie tam, no nie tam. Może tutaj coś jeszcze znajdę, w ogóle wiecie. Może tu mam coś do załatwienia. Na te rzeczy sobie czekają po prostu. I właśnie za takie różne rzeczy się teraz w swoim życiu wzięłam. Zaczęłam obserwować moje serce pod różnymi kątami i zobaczyłam, że tak naprawdę Niektóre marzenia, które miałam a propos tego, co chcę robić w Królestwie Bożym, one nie były złe. One były we mnie, one nadal we mnie są i one są dobre, ale miały pewną taką złą rysę, że tak powiem, pod tytułem takim, że ja nie chciałam robić tego, żeby szerzyć Królestwo Boże realnie, żeby poświęcić moje życie Bogu, tylko chciałam się czuć dowartościowana. Chciałam, żeby ktoś mnie poklepał po plecach, powiedział, dobra robota w ogóle, ale ty jesteś mądra. Wiecie, w ogóle chciałam czegoś takiego, nie? Jak zobaczyłam to w ogóle, to też jest fajne, że kiedy my przychodzimy z czymś szczerze do Boga i kiedy my coś tak, wiecie, w ogóle przyznajemy, no przepraszam Boże, no nie chcę tak mieć, to w ogóle nie jesteśmy w tym sami. Wiecie? To są trudne rzeczy w ogóle. To, czym się dzisiaj z wami dzielę, to są dla mnie naprawdę trudne rzeczy. One jakby dużo ode mnie wymagały. I nadal wymagają, bo wiem, że ta bitwa, w sensie ta wojna jest jeszcze w trakcie, że tak powiem, ale już mam kilka wygranych bitew. I właśnie wiem, że nie jestem sama w tej drodze. Wiem, że jakby Jezus jest po mojej stronie. A skoro Bóg ze mną, któż przeciwko mnie? W ogóle co ciekawe, w tym wszystkim jakby użalaniu się nad sobą, w ogóle myśleniu o tej służbie i tak dalej, ja tak naprawdę w tej całej służbie, w cudzysłowie, niewiele robiłam. Kiedyś spotkałam się z takim określeniem działactwo. I to określenie, kiedy ja słyszałam, ono powodowało we mnie takie negatywne nastawienie do działania. Widziałam jako działanie, jako coś złego. No bo działactwo to jest takie, wiecie, o. W ogóle miałam takie wyobrażenie, że muszę się w jakiś taki enigmatyczny sposób zanurzyć w Bogu, a nie działać. Tylko że jak próbowałam to osiągnąć, to ta droga była trochę drogą donikąd, że tak powiem. I w końcu właśnie jak skupiłam się na tym, co mogę dzisiaj zrobić w Królestwie Bożym, podjęłam taką decyzję, dobra Boże, to ja idę w działactwo. Też jednocześnie pomodliłam się w ogóle czymś takim, Duchu Święty, jeżeli będzie trzeba, to Ty mnie zatrzymasz. W ogóle idę w działactwo. I tak naprawdę wiecie, ostatnio gdzieś tam jakby chcę robić coraz więcej ewangelizacji, robię je również, kolejne są zaplanowane. I będzie tego jeszcze więcej, co jest też piękne w tej mojej drodze, w drodze wyjścia z niskie poczucie własnej wartości, zaczęłam bardziej myśleć o tym, co mogę robić dla zespołu. Zaczęłam bardziej myśleć o tym, na przykład w ogóle wcześniej nie było we mnie takiego modułu myślowego, że ja mogę przecież jeździć w ogóle do innych kościołów, w sensie do tych miast, gdzie są te kościoły i tam ewangelizować na przykład. W ogóle wiecie, to jest taka prosta rzecz, ale przecież możemy to robić. Jakby w ogóle tego wcześniej we mnie nie było, a kiedy zaczęłam właśnie wychodzić z tego niskiego poczucia własnej wartości, to pojawiło się we mnie pragnienie w ogóle, że skoro dzisiaj jestem w miejscu tym, którym jestem, to mogę realnie szerzyć Królestwo Boże, usługując w ogóle tak, jak mogę, w zespole. I chcę to robić. Jedna rzecz też, która nie była zbyt ładna we mnie, tak naprawdę w relacjach z liderami. Nie widziałam dalej niż czubek własnego nosa. Miałam zasłonę między czubkiem mojego nosa a liderami. No i miałam, w ogóle jakieś takie dziwne prawo sobie dałam. Nie mam pojęcia, na czym je oparłam, nie pytajcie. ale dałam sobie jakieś takie dziwne prawo, że ja mam prawo oczekiwać od liderów, że oni będą mnie traktować tak, jak ja chcę być traktowana. W ogóle wiecie, to nie było... I co jest ciekawe, ogłaszałam przez jakiś czas, mam takie różne swoje wersety, które wyznaję, no i ogłaszałam przez jakiś czas, że nie czynię różnicy przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa między braćmi. No i widziałam ten werset w takim kontekście, że no okej, nie czynię różnicy między biednymi i bogatymi, nie czynię różnicy między mądrymi i głupimi, w sensie, przepraszam, inaczej, nie to miałam na myśli. Miałam na myśli wykształconymi i niewykształconymi. To się wytnie. W każdym razie, za którymś razem dotarło do mnie, hello, nie czynię różnicy między liderami, nie liderami. W ogóle mam kochać tak samo liderów, jak nie liderów. W sensie jakby to w ogóle nie ma znaczenia. W sensie, już zostawiam ten temat, wszyscy wiecie, o co chodzi. Agata kiedyś też powiedziała o tym dowodzie rejestracyjnym, że, no, że tam, ja już nie pamiętam jakby dokładnie tej historii, ale generalnie, że tam, że widać, co jest w dowodzie, nie? Że widać, jak na przykład, jak stare jest auto. I że tak samo jest w nas, że widać w dowodzie, że jak jesteśmy młodzi, nie? No i... Wtedy w ogóle, jak ona to powiedziała, to we mnie się coś podniosło. W sensie, może nawet nie tyle się podniosło, co miałam duże niezrozumienie w tym temacie. W sensie, no dobra, okej, jestem młoda w Chrystusie, to prawda, ale przecież tyle wiem. Przecież ja tyle wiem. I dotarło do mnie, że w ogóle to, co wiem, nie ma żadnego znaczenia. To żadnego znaczenia nie ma. Słuchajcie, my wszyscy wiemy, bo jesteśmy w idealnym nauczaniu. Więc my wszyscy wiemy. Tylko że to, co wiemy, trochę nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co realnie dzisiaj jest w moim życiu. Tylko to ma znaczenie. Bo tak naprawdę wiecie, tak jak Agata dzisiaj o coś zapytała i wszyscy znają doktrynę. Wiecie, o co chodzi? Wszyscy. W ogóle u nas w kościele, jak kogoś zapytasz, natychmiast ci wyłoży doktrynę. I to jest dobre. Dlatego, że jakby mamy dobre podstawy. Kiedyś w zeszłym roku na studiach jeden wykładowca powiedział, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Więc w ogóle to jest dobre, że mamy dobrą teorię, amen, alleluja. Tylko teraz jeszcze trzeba te teorie przekładać na praktykę i to też nie jest, wiecie, coś takiego enigmatycznego, że no dobra, ale no ja wiem i co ja mam teraz z tym zrobić. To są zawsze proste rzeczy, to są naprawdę proste rzeczy, w ogóle życie z Bogiem jest proste. Właśnie na przykład, wiecie, tak jak Agata często mówi, w ogóle rusz się na uwielbieniu, wiecie, o co chodzi. To nie są teraz jakieś, nie wiem, że ja muszę... Nawet nie wiem w sumie, co można by tu wymyślić, ale to nie jest, że ja muszę duchowo szukać czegoś na uwielbieniu, tylko muszę się ruszyć. To są proste rzeczy, wiecie, o co chodzi? I tak naprawdę bardzo często w tych najprostszych rzeczach posłuszeństwo jest najtrudniejsze, bo właśnie zamiast po prostu stosować to, co jest proste, to my szukamy czegoś takiego właśnie duchowego, w cudzysłowie, bo oczywiście to nie ma nic wspólnego z realną duchowością. Kiedy kilka tygodni Artur zaczął głosić kazanie, przeszyła mnie taka myśl, jeśli go kochasz, przykazań jego przestrzegać będziesz. I w ogóle walnęło mnie to, mówię, ale jazda, w ogóle nie kocham Artura. W ogóle wiecie, myślałam, że go kocham i szanuję, ale dotarło do mnie, że jeżeli moje życie nie wygląda tak, jak głosi Artur, ja go nie kocham i nie szanuję, bo nie słucham jego przykazań. I z Bogiem jest tak samo. Artur na przykład mówił zawsze, żeby czytać Biblię. Jakby powtarza to, zresztą cały czas to mówi, powtarza to w kółko, że mamy czytać Biblię. No i co ja robiłam? No nie czytałam Biblii, no. Więc nie szanowałam Artura, bo nie czytałam Biblii. Ale spokojnie już zaczęłam ją czytać. Myślę, że w ogóle temat wyjścia z niskiego poczucia własnej wartości jest mega ważny. Uważam... Nie wiem jeszcze za bardzo, na czym to oprzeć, ale uważam, że niskie poczucie własnej wartości blokuje przepływ namaszczenia. Mam przykład ze swojego życia i mam przykład z książki na to. Najpierw powiem wam przykład z książki. Czytam taką książkę Bóg uzdrawia genetyczne wady wrodzone. I tam jest takie świadectwo tego człowieka, jak on mówi o tym, że usługiwał ze swoim synem i po tym jakby jak oni usługiwali, jechali w samochodzie i on zobaczył, że ten jego syn jest jakiś taki nie taki, że tak powiem. No i się go zapytał, co tam. A ten syn coś w stylu, że o, właśnie próbuje brać autorytet. A ten ojciec, ale że co się stało? No bo mam mniejsze wyniki niż ty w modlitwie o uzdrowienie. I ten ojciec mówi do niego wtedy, że jakby, co mi w ogóle bardzo zapadło w głowę, że to samo, co mówi ci dzisiaj, że masz gorsze wyniki ode mnie i że czujesz się z tym źle, dokładnie to samo sprawiłoby, gdybyś zaczął mieć wyniki w uzdrowieniu, że w ogóle obrósłbyś w piórka, że czułbyś się, wiecie, kimś. Dokładnie to samo. Często ja sama mówiłam i też tutaj w kościele spotykałam się z czymś takim, ja się dopiero rozkręcam. I ja zobaczyłam niedawno, co leży u podstawy tego, że w tej informacji ja się dopiero rozkręcam, bardzo często było zobaczysz, jeszcze będę kimś. Tylko że to jest bzdura, dlatego że tak jak też niedawno Artur powiedział, jesteśmy dużo więksi niż to, co robimy. Więc w ogóle nie będę kimś, bo ja już jestem kimś. Jestem dokładnie takim samym kimś, jak każdy na tej sali. Bo wszyscy jesteśmy w Chrystusie. I to powoduje nasze kimś. Nie to, co robimy. To, co robimy jakby... Kurczę, w ogóle wiecie, że my mało robimy. W ogóle wiecie, że my mało robimy. Uważam, że to, jak jesteśmy nakarmieni w tym kościele i w tym zespole, uważam, że to nas... upoważnia, a nawet trochę obliguje do tego, żebyśmy jeszcze więcej służyli w Królestwie Bożym. Bo jesteśmy tak nakarmieni, wiecie o co chodzi, jesteśmy tak nakarmieni, że my musimy to przetrawić. Musimy to jakby spożytkować, tą energię w ogóle, którą dostajemy. Dlatego uważam, że jako w ogóle ja będę mówić o sobie. Ja nie robiłam dużo. Robiłam bardzo mało, prawie nic nie robiłam. Więc zdecydowałam, że będę robić więcej. A moje świadectwo jest takie, że kiedy byłam niedawno w Szczecinie, modliliśmy się o taką panią. Właśnie wiecie, to już było teraz jakby, tydzień temu dokładnie to było. Modliliśmy się dokładnie najpierw o jej synka, bo jej synek miał autyzm. I po tym, jak my poszliśmy, manifestacja, którą miała ta pani, że tak powiem, demoniczna przez 2 dni tak naprawdę, była najsilniejsza ze wszystkich ludzi, o których się modliłam. Wiecie, o co chodzi? I ja właśnie wiążę to z tym, że wyjście z niskiego poczucia własnej wartości, czy wychodzenie z niego, odblokowuje mnie bardziej na to, że ja chcę uwalniać serce Boga wobec ludzi. Że ja nie chcę, jakby wiecie, że dlaczego ja teraz uzdrawiam chorych, bo nie chodzi mi o to, żeby ktoś mi powiedział, ty to jesteś namaszczona. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, żeby manifestować serce Boga wobec ludzi, a wiem, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zdrowi. Wiem, że zaczynam moją drogę z Bogiem. Tak, kurde, w ogóle nie wierzę, że ja to mówię, nie? Po 4 latach ja to mówię, że dopiero zaczynam moją drogę z Bogiem. Bóg istnieje, naprawdę. I jest dobry.